Hej, hej, hello, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj czeka nas unboxing. Wiem, że dawno na moim kanale nie było unboxingów, ale powiem Wam najważniejszą rzecz. Nie jest to mystery box od Fanboxa. Dalej nie ma mystery boxów od Fanboxa na ich stronie. Nie wiem, co się jeszcze dzieje tam z tą firmą. Pytałam na Facebooku, oczywiście nie odpowiedzieli, więc no, kurczę. Trzeba czekać po prostu. Powiedzieli, że we wrześniu, wrzesień się jeszcze nie kończy, jest dopiero po 20, więc jest szansa, że będą. Ja też liczyłam, że będą, bo chciałam bardzo zamówić Mystery Box z okazji. Trochę mi przeszkadza ten kłusek dzisiaj, za ciężki jest. Z okazji moich zbliżających się urodzin, ale mamy coś innego. Nie jest to Mystery Box, wybaczcie, już jest rozszarpane pudełko, ale niestety na szczęście nic nie widziane, bo papier jest w środku. Ciekawe, nie? Co to takiego długiego? Powiem Wam tak, jest to coś dla Panów lalek. Ale nie byle jakich lalek, jak widzieliście na moim kanale. Kolekcjonuję lalki Beidy. Ball Jointed Doll, jeśli dobrze pamiętam. Nie wiem czemu, to było od jednej serii chyba, czy dwóch serii lalek, ale się przyjęło na wszystkie. Jest to lalka oryginalna z Japonii, z serii Dolphy Dream Doll od Volks. Volks to jest druga wielka firma w Japonii. Pierwszą, co to znacie, Smart Doll. Miałam lalkę, był unboxing. A niestety z powodów finansowych i dodatkowych jeszcze, no musiałam ją po prostu sprzedać. No niestety, czasem tak bywa. Zaraz się dobierzemy do niej. To jest lalka kupiona z pomocą bardzo mi życzliwej osoby, którą pozdrawiam i bardzo Ci dziękuję za pomoc w zdobyciu tej lalki. I co? Dobieramy się powoli do otwierania. To jest lalka oczywiście jedna trzecia, więc ona jest około 60 cm, więc jest długa. Ale nie jest to byle jaka, bo została ona kupiona od osoby, która ją miała, więc jest zaliczana jako używana, ale nigdy nie była wyciągnięta z pudełka. Jest to też specjalna, bo jest to jeden z podstawowych modeli, ale nie najnowszy, tylko starszy trochę. I jest w wersji Memorial, jeśli dobrze pamiętam. Trochę się różni, bo na przykład większość tych lalek ma zawsze tylko bieliznę. To w tym przypadku ponoć jest sukienka, czy piżama. Zobaczymy, jak się w końcu do niej dobierzemy, bo oczywiście zabezpieczenie po prostu... I co ja potem mam robić? Co ja mam potem robić z tym papierem? Ja mam powiem, że po prostu... Nie mam pojęcia, co robić z tym papierem. Mam go za dużo. Potem przyjeżdżają, nie chcę zabierać, bo za dużo mam worków. O Boże, powiem Wam, że to jest śmieszne. Ten model nazywa się Mirai. Tak samo jak podstawowy, sławny model od Smart Doll, który widzieliście, bo akurat go zakupiłam. Nie byłam za bardzo zachwycona, ale tak z tego aż kartę oczy by dla mnie trochę za dużo. Wiecie co? Sorry, że tak nie patrzę w kamerę, ale muszę ją wyciągnąć. O Boże, zaraz Wam ją pokażę w pudełku, tylko wiecie, muszę się pozbyć tego pudła, bo trochę brak miejsca, niestety robi swoje. Kochani, mamy Mirai. Jak już zauważyliście, nie licząc tego, że muszę to pootwierać zaraz. Pudełko jest zupełnie inne. Jak ma być szczera, to już mi się bardziej podoba, jak pakują Smart Doll. Dlaczego? Smart Doll są zapakowane w pudło, które otwierasz i masz siatkę. Dobrej jakości, chyba ekosiatka, jeśli dobrze pamiętam. Dobrej jakości siatka na zakupy, gdzie pisze Carry Smart Doll, coś tam. Teraz wybaczcie, teraz już po prostu nie pamiętam tego do końca. Siatka jest bardzo fajna, gdzie widać głowę lalki już. Wyciągasz pudełko, w którym znajduje się wig, stand, bo akurat te lalki Smart Doll mają z tyłu pleców dziurę, żeby ułatwić postawienie lalki. I ewentualnie jakieś rzeczy, które sobie zakupicie, ubrania czy cokolwiek tam będziecie chcieli. No i samą lalkę, która jest z boku. Tutaj mamy zwykłe, chyba papierowo-plastikowe pudło. Ale wiadomo, każda firma inaczej. Oczywiście widzę, że ktoś tutaj wpadł na fajny pomysł zabezpieczenia tego worka na śmieci. No i dużo pozdrawiam tą osobę. Szkoda tylko, że musiałam rozsieść trochę, bo mi się tak średnio sprzyda, ale jakieś drobne śmieci. Dobra. Dobra, kochani, muszę troszeczkę tutaj tak bokiem, bo niestety brak troszeczkę miejsca i ta moja komórka niestety. Chciałabym mieć kamerę, ale na razie nie będę jej wysłać kamery, bo
kurczę, kamera do nagrywania, kiedy dobry telefon się sprawdza, to wiecie, to nie jest za bardzo potrzebne nam. Co do pytań, jakby były, to już wyprzedzę. Mr. Boxy, nie wiem, kiedy jakikolwiek będzie, znaczy będą, no ale kiedy, nie wiadomo. Wszystko zależy. No to mamy Mirai Dolphy Dream Memorial Edition. Tak jak mówiłam, Memorial Edition jest w tej specjalnej sukni. No lalka jest takiej wysokości, no mniej więcej, może troszkę ciut mniejsza. I co? No ja się Cyber Edge Hybrid Body. Powiem wam, że ja się mega jaram, powiem wam, że zawsze chciałam mieć Happy Dolphy Dream. Przypadkiem odkryłam Smart Doll, więc wtedy zakupiłam, ale wydaje mi się, że chyba Dolphy Dream miałyby lepszy typ ciała. Tak jak ostrzegał, że niestety pudełko jest trochę podniszczone, podłamane. Ja nie wiem, niektórzy kolekcjonerzy patrzą to, o, pudełko podniszczone, trzeba obniżyć cenę, bo to musi być pudełko w idealnym stanie. A ja no to akurat tak nie patrzę, bo większość pudełek mnie trafia na stych albo na szopę, a na tej szopie niestety trochę mało miejsca już jest. Ja powiem wam, dawno nie miałam takiego zacieszu. Wiecie co, najpierw zacznijmy od dodatku. Tu mamy pięknie zapakowany, czyściusieńki, świeżutki wig. Jest czarny, powiem wam, że to mi akurat średnio pasuje w tej lalce, że jest krótki czarny wig, ale to jest fajne w tych lalkach, że możemy sobie zakupić, czy to na AliExpress jak chcemy, czy eBay troszeczkę taniej, czy na Etsy możemy zamówić fajne ciuszki. Oh my god, tak jak była mowa. Kochani, to jest suknia, która jest tylko w tej edycji Memorial dostępna. Jest po prostu piękna. Już widzę, że jest odwiązywana i zawiązywana, czyli nie na rzep, nie na guziki, to ja będę miała swój zabawy. Nie będę wam pokazywała, jak się męczę. Kolejna cudowna wiadomość, kochani. O, tutaj coś jest, ale to nie da na butach. Ona ma buty. Powiem wam, że w żadnej lalce nie ma butów. I w większości outfitów, jeśli są jakieś komplety, też nie ma butów, więc but biały, jeden, drugi, to po prostu szok, to się przyda, bo ceny butów to są droższe niż ceny ubrań. Oczywiście karteczka. Tu nie będzie typowych takich certyfikatów i tym podobnych, bo to inny typ lalek jest troszeczkę. Czy to też są bindy, doll, ale no troszeczkę inny typ, one nie mają certyfikatu. Hej, malutka, to ci zawsze. I takie ubranko. To jest, no można by powiedzieć, coś bardziej na piżamę mi to pasuje. To mają każda podstawowa lalka od nich, z tym, że no troszeczkę inaczej, bo na przykład Smart Doll mają po prostu majteczki i biustonosik. Hej, hej, hej. Ja wiem, podoba ci się to, ale nie właśnie. Dobra, wiecie co, teraz muszę zobaczyć, jak to wyciągnąć. Ona jest, o, ona jest przywiązana, wiecie. Oczywiście nie widać jej za dobrze, ale ja już ją widzę prawie, że dobrze jest. Jaka ja jestem radosna. Nie bój się, rzuciłam tylko pudłem. Boże, te koty są takie chłopliwe. Powiem wam, że naprawdę fajnie zapakowana. Mimo wszystko fajnie zapakowana. Chociaż nie pogardziłam tą torbą dodatkową. Czy ja ją mogę podnieść? Mogę. Kolejny, to akurat nie bardzo doświeci. Oczywiście muszą moje nożyczki pójść w ruch, ale tutaj musimy być bardzo ostrożni. Aha, mam okno otwarte akurat coś, a coś robi. Jakby inaczej mogło być, nie? A i tak powiem wam, otwieranie tej lalek jest lepsze niż na przykład minife czy inne, bo one mają naprawdę... A Jezu, jeszcze tu jest? Jeszcze tu jest. Okej. Okay. Żeby nigdzie nie ucierpiała. Wybaczcie, ale niestety będzie pokazana tu nagość lalki. Jezu, jaka jest, ma biust? Medium chyba, albo small. To trzeba patrzeć, powiem wam, bo jak mam kupować lalkę, ubrania dla lalki, no to niestety trzeba potem zobaczyć, jak to jest. Bo kiedyś porównanie. Smart Doll do Dolphy Dream i ponoć Dolphy Dream są trochę ciężkie. Wybaczcie mi, ja wam pokażę. Na razie ją od tyłu. O Boże, jest po prostu cudowna. Naprawdę nie była wyciągana, nie ma ani jednego zniszczenia. Ta twarz jest piękna, o Boże. Dobra, wiecie co? Ty sobie tak polesz? Nie będę jej pokazywać ją za bardzo, bo wiecie, no goła lalka.
Tak nie bardzo, nie? Czekajcie, spróbuję przynajmniej to obrać. Się nie będę przynajmniej tak... Nie chciałabym tego rozwalić, bo by się przydało na ubranka. Najpierw by było sweter wyciągnąć i ubrać majtki. To też jest jakieś rozwiązanie. Dobra. Powiem wam, że są idealnie białe, mimo że nikt tego nie używał. Powiem wam, że ja na przykład w Smart Doll się na to złapałam i myślałam, że coś jest nie tak. To ma być tak, jakby co. Nie widzicie tutaj, te takie złamania, to tak ma być, kochani. To jest normalne. Okej, okay, lalka nieużywana, więc muszę troszeczkę tutaj... Hej! Oczywiście, wybaczcie. Oczywiście, Pandziu. Mamy takiego psa. Bardzo was przepraszam, niestety... Czasem ma gorsze dni. Okej. Okay. Dobra, powiem wam, że ubieranie tych lalek nie jest. Ale powiem wam, to samy, podobny typ ciała mają do Smart Doll, bo też jest taki, że tak powiem, elastyczny, ale nie tak bardzo. Smart Doll jest tutaj wszędzie elastyczna bardzo, a tu jednak troszeczkę mniej. Okej. Okay. Majtki nie są, weź. Będę się oczywiście męczyć, bo jakby inaczej mogło być. W teorii to one mają na nią wejść, więc to raczej... Czy to na pewno mają na nią wejść, kochani? Zaczęłam mieć wątpliwości, bo się słabo rozciąga. Dobra, wiecie co, ja się będę męczyć z majtkami, to po prostu nam zajmie... Jezu, niech są mi wleźć. No przecież nie mogli złych majtek ubrać. Dobra, wiecie co, po prostu tak jest z ubraniami. Że trzeba się trochę pomęczyć, żeby weszły. Ale serio, te majtki nie wchodzą na nią. Ale jest tu trochę miejsca. Ja pierniczę, ludzie, będzie. Będzie się działo. Pół godziny później. O Jezus Maria, dobra. Nie, to wchodzi, powiem wam. To nie jest tak. Nie zrażajcie się. To wchodzi. Po prostu... Tak są te ubrania zrobione. O Boże, to ja sobie teraz wyobrażam, jak ja kupię jej spodnie, bo mam sweterek. Jaki tam będzie dopiero. Ojeju, pokazałam wam przód lalki. Ojeju, nie chciałam tego zrobić. No, ale trudno się mówi. No dobra, podwyższy się troszeczkę tutaj. Okej. Okay. Dobra, udało nam się. Jeden plus jest taki, że ten oto tusiek, piżama, zalegzał, jest na rzep, więc chociaż to ubierzemy szybko. Tylko pytanie, przez co ubrać? Te lalki, z tego co wiem, to się daje też rozebrać, żeby ubrać. Ale nie będę się teraz bawić zdejmowaniem głowy, próby zdejmowania głowy i całej reszty. Bo to jest, no wiecie, pierwszy raz lalka, więc tego typu, więc jeszcze nie będę eksperymentować, tak jak z naszą piękną poprzednią Smart Doll. Z którą trochę poeksperymentowałam i efekt był taki, że wydawało mi się, że ją złamam. Ale to taki wiecie, pierwszy raz z czymś nowym nie jest nigdy za łatwy. No, powiem wam, że mi bardzo łatwo nie to wyszło. Jest bardzo pięknie ubrana. Może nie aż jakoś super cudnie, ale fajnie. Fajnie mi się podoba to, że jest w tych ciuszkach rekuracja. Można regulować do woli. Aha, widzę, że to tak ten. O, tutaj coś tam. Tu się lekko odbarwiło jednak, bo pisali, że może być coś tam nie tak troszeczkę z tą lalką ze względu na to, że leżała nieużywana. Ale uważam, że spoko. Ta kurecisza, którego ja będę najmniej używać. Najpiękniejsza jest ta suknia. O, no i zaczyna się... Aha, oczywiście nieużywany nigdy, to trzeba nożyczek użyć. Co, bo ja nie chcę za bardzo przedłużać, bo zaraz nikt nie będzie chciał oglądać, jak będzie filmik bardzo długi. Z doświadczenia to wiem, bo sama bym nie chciała oglądać bardzo długich filmików. Tutaj troszeczkę inaczej jest z peruką niż w przypadku Smart Doll, więc zobaczymy, czy uda nam się ją ubrać, czy nam się jej nie uda ubrać, bo niestety z perukami, migami, z Alexo, zawsze mam problem nawet na sobie. No i tutaj też się zaczyna problem. Oczywiście, jak pokazują, jak ubierać, to i tak mi to nic nie daje, bo ja i tak na... Czekajcie, czy w ogóle tutaj jest coś zapięte? Nie.
ale to się rozciąga. Okej. Okay. Dobra. Teraz pół godziny później. Dobra, powiem wam tak. W tym hobby, moi drodzy, trzeba mieć trochę cierpliwości niestety. Jak widzicie, potrafią się wydarzyć różne dziwne rzeczy. Ale powiem wam, muszę tylko jej troszeczkę głowę postawić, żeby to zobaczyć, jak to leży. Powiem wam, że nam się udało. Dobra. No, powiem wam, że nam się udało. Udało nam się, ale ja bym tutaj szła jednak w długie włosy dla niej. Chociaż powiem szczerze, że czarne włosy bardzo pasują do Mirani. Dobra, kochani. 100% prezentacja lalki. Nie skupiajcie się na mnie, tylko na lalce. No troszeczkę kurczę, wiecie co, ja tak siądę? O, troszeczkę to światło. No powiem wam, że wygląda super w tej peruce, mimo że czarna i krótka, wygląda super. Jest znaczna różnica, jak się patrzy na nią, a na Smart Doll. Przede wszystkim ma troszeczkę inną budowę ciała. I powiem wam, że to mi lepiej pasuje, bo jak zginam ręce od Smart Doll, to mi wychodziły jakoś dziwnie te łokcie. Niby bardziej, więcej poz może zrobić, ale jest bardzo to denerwujące mimo wszystko. No, powiem wam, że lalka jest po prostu cudowna, jestem nią zachwycona, ona mega jest po prostu piękna, cudowna. O Boże, nawet nie wiecie jak. Och, to będzie do kolekcji. Tutaj to na pewno nigdy nie odsprzedam. Znaczy no, nie ma co mówić nigdy, nie wiadomo co będzie za 10-20 lat, nie? Ale myślę, że to będzie jedna z moich największych lalek mojej kolekcji, którą miałam trochę większą, ale teraz troszeczkę mi się uszczupliła, no wiadomo, bywa. No to cóż, kochani, postaram się zrobić w najbliższym czasie jakieś zdjęcia i coś więcej z najnowszą moją lalką, zobaczymy jak wyjdzie. A was to, zapraszam was na mojego Discorda, żebyście zostawili łapkę w górę, link pod komentarzem macie, subskrypcję też nie zapomnijcie. I co, zapraszam was przede wszystkim na inne filmiki z unboxingów czy z gier. I życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się. Hejo, pa, pa.